Przerywamy program, by podać informacje z ostatniej chwili. Real Madryt w obawie przed odrodzeniem się Legii Warszawa pod wodzą nowego trenera wykupił całą podstawową jednostkę wojskowych. Była to transakcja barterowa. W zamian królewscy oddali Legii w wypożyczenie Juana El Paelio, rezerwowego z drużyny młodzieżowej. Para mi, que nunca se ha dicho... Nigdy nie byłem w Warszawie, ale dużo słyszałem o tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Ponoć są tam nawet słonie i hipopotamy. W końcu będzie okazja, żeby je zobaczyć. W związku z pozbyciem się podstawowych piłkarzy przed arcyważnym meczem z Realem, władze warszawskiego klubu zaapelowały do polskich klubów o patriotyzm i pożyczenie zawodników. Na apel odpowiedziała m.in. Wiktoria Sianów, Hetman Zamość i Daszbur Szczecinek. Łączymy się z naszym reporterem Piotrem Dobroniakiem, który wylądował właśnie przed stadionem Legii PRL-owskim różowym helikopterem Mi-2. Piotrze, powiedz, jak wygląda sytuacja? Witam. Sytuacja nie wygląda dobrze. To był nasz reporter w PRL-owskim różowym helikopterze Mi-2. Udało nam się porozmawiać z jednym z ochotników, którzy zasilą szeregi Legii w starciu z Realem. Mówi Antoni z Sianowa, który zgodził się zagrać anonimowo. Trochę się wstydzę, bo na stadionie Legii będzie prawie 30 tysięcy kibiców. To tak jakby przyszli wszyscy mieszkańcy mojego miasta i jeszcze z okolicznych wiosek. Nastroje w drużynie są bojowe, bo jakże mogłoby być inaczej w wojskowym klubie? Czekamy na wielkie piłkarskie święto. Jesteś świadkiem absurdalnego zdarzenia? Niezwłocznie daj znać na czerwoną skrzynkę Radia PRL wystawioną przed budynkiem redakcji w piątej strefie Londynu.